maneczko widzowie, z tej strony Eldart i witam w kolejnym odcinku z The Rynku Steam. Dzisiaj robimy sobie odcinek o szynkach. Najlepsze szynki do inwestycji w 2024 roku albo najlepsze szynki, które będą w 2024 roku. Postaram się tutaj omówić, przynajmniej tak, dobra, po... chciałbym połowę wszystkich skrzynek omówić, ale Raczej nie damy rady, więc dzisiaj będzie dużo strzynek do omówienia. Dużo strzynek obawiamy, więc jeżeli macie jakieś strzynki jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. I jeszcze na szybkim wstępie: najlepsza strona do wymieniania swoich skinów Skins Monkey. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie, więc bardzo spoko bonus. Strona nie wlicza ceny naklejek. Przy wymianie więc naprawdę bardzo spoko opcja. Możecie wyjąć mnóstwo przepięknych kraftów, i powiem tak, jest dużo drogich, więc możemy sobie wyjąć jakieś drogie i sprzedać się dużo, dużo drożej na rynku z tym, jeżeli coś naprawdę drogiego wymiecie. I do tego przy wpłacie z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów cenimy darmowe 35 dolarów, a przy doładowaniu 1000 dolarów cenimy aż 350 dolarów za friko Więc linkaż do strony w opisie. A ja tak, mam z tym jeszcze szybko i te 2 case tracker, czyli strona, która nam pokazuje otwarcia szynek, jak ktoś nie wiedział. Z tym czarcem otwartego, żeby wam pokazać. Patrzcie to, e, jakie tu są liczby graczy. Co tu się dzieje? 1600 milion prawie 600, no 1566, naprawdę przeogromne liczby graczy. I fajnie to się po prostu prezentuje. Chciałem wam pokazać, cały czas ta liczba jest cały czas duża po prostu, ale popatrzcie na to. CES nie musi dbać o tą grę. A i tak jest tylu ludzi, co ją kocha. A gdyby dbali, ojoj, tutaj no do przemówienia, tutaj dużo by było. Zacznijmy szybko od tej stronki jeszcze. Jak widzimy, e, aktywna pula dropów dominuje tutaj Dreams and Nightmares. O dziwo nie jest to kilowatt case, który jest nową strzynką, więc to by mogło być zdziwieniem pierwszym. E, drugi jest Revolution Case, trzeci jest kilowatt. No i na równi, tak w sumie, czwarty jest tak. Tak, czwarty jest Fracture, a piąty jest Recoil, czyli Recoil najmniej otwieraną skrzynką e, w puli Drop. To też by nam wyjaśniało, czemu on najtańszy, tak? to o ile się nie mylę, tak, bo Revolution ma złoty 70. a więc ludzie widzicie, widzicie jakie skrzynki wolą. To a propos. No i co? I na 2K24, no widziałbym na pewno jeszcze, że jedna skrzynka wypadnie z puli Dropów, żeby naprawdę tak zrobili. E, jakbym miał obstawiać kandydatów do wypadnięcia, to możemy obstawiać pod dwoma względami: najstarszą A. B najmniej otwieralną. Najmniej otwieralna, bo to się najmniej opłaca dla Walw, e, recoil case e, i fracture case. Więc ta która z tych skrzynek. W sumie też są starszymi, więc e, która z tych skrzynek do wypadnięcia leci teraz. moim zdaniem, zostanie dana nowa szynka, więc jeżeli chcemy grać pod wypadnięcie strzynki, to tutaj bym się e, walił w to i w to. W sumie. Mm, najbardziej. Dobra. E, chciałem się na ten na Snakebite'a. E, generalnie to jest ciekawa sprawa, jakby wywali Dream Sentiment. Wiadomo, nie opłaca mi się to, ale jakby kiedyś wywalili coś w tym stylu. Oj, ta szynka może w przyszłości droga ze względu na, to, na tą otwieralność i jak ludzie ją po prostu e, kochają. No otworzę sobie tutaj szynki, chociaż to są szynki tak na główne same, więc tak naprawdę no, możemy przejść. E, szybkim słowem, Snakebite. Czy Snakebite jest dobrym na dwa kawy Sitwart? Jak dla mnie? Oczywiście, że tak. E, otwieralność? Wiadomo, jest bardzo tani, więc. Nie, nie dziwota, że jest też największa otwieralność. Klaczka jest duże duża i prisma dwójka, a prisma dwójka już to nie jest taka tania, bo kosztuje 3 zł z kawałkiem, więc, tak zobaczymy patrząc po cenie, prisma dwójka jest dosyć docenioną szyngą. Jak dla mnie, prisma dwójka to jest jak najbardziej fajna inwestycja na 2K14 wraz ze snykbajtem i wraz z klaczem, ale. Tutaj moim, moim, moim skromnym zdaniem ze względu na cenę jaką ma Snakebite, czyli tą złotówkę Krotność jaką może zrobić w long termie teraz, czy w ten cały rok e, Wydaje mi się, że powinna być największa e, Ponieważ po co ta cena, tak? I lecimy z małej ceny, więc e, wzrosty jakieś większe się pojawiłyby na tej strzynce I naprawdę bylibyśmy bardzo fajnie na tej strzynce usytuowani Dobra, więc o tyle z tych strzynek by było a propos E, właśnie Prisma dwójki, którą już polecałem nieraz, e, Snake Baita i Klutchcase'a, który oczywiście też jest dobrą szynką, tylko Klutchcase jest aż tak przyżartą szynką, bo to, to jest szynka, która bardzo długa w, długo w puli dropów była i bardzo już dawno temu i bardzo dużo już. Jej może być dużo, dużo więcej niż Prisma, chociaż Snake też nie wiem, bo to jest nowe pokolenie inwestycji wleciało, to też pewnie dużo ludzi w nią inwestowało, ale no, wydaje mi się, że Klutchcase'ów może być dużo na rynku. Dobra, przejdźmy, opuśćmy jeszcze zwykłe skrzynki. Przejdźmy szybko do karnetowych. E, co bym tutaj powiedzieć? Może polećmy z drugiej strony, czyli najpierw replay, sobie zacznijmy. Jeżeli chodzi o e, skrzynię Replay, mm, nie jestem inaczej. E, jest droga, jest krótko. Czerwone skiny przez społeczność oceniane turbo średnio. Ja nie będę oceniać jak dla mnie. Wiem, jak do, przez społeczność, wiadomo. Kostki, kostkami. Droga skrzynka. Widzę tutaj tą skrzynkę inaczej. Pewnie będzie rosnąć, ale nie jest to mój faworyt. E, broken Fan, druga skrzynka z tych karnetowych. Ja tutaj nie mówię, że te szynki są złe. Oczywiście tutaj, żeby nikt tego nie odczytał, te szynki są dobre. Ale według mnie z jest jedna, która zasłużona ma najlepsze miejsce. To jest szynka, która jest generalnie dosyć mocna. Pod względem moim zdaniem czerwonych skinów, bo jest dużo fanów Neonoira. Ja może jakimś dużym nie jestem, ale wprzód MK Printstream to jest screen, który, skin, który ludzie kochają. I ta skrzynka z kosami wraz z tą MK naprawdę jest wybustowana i z brakiem dostępności do niej już, więc ta skrzynka ma fajną perspektywę. Moim zdaniem lepszą niż Riptajt przyszłościową, ale ja tutaj jestem fanem tej strzyneczki, Shatterweba. Czekajcie, że posłuszmy się w ogóle, jak to jest karetowymi, się otwierają one. Gdzie one są? Gdzie one są? Shutterwebik jest otwierany 47 tysięcy w tym miesiącu. Operacja Broken Fang 134 tysiące. I Riptide 64000. Czyli jak widzimy, ten Broken Fang jest póki co najczęściej wybierany. A co ciekawe, jest on najdroższy, tak? Tak, o jest on naj, Nie, nie, nie jest on najdroższy, ja e, Droższy jest e, Riptide, który według mnie nie za Nie zasłużenie, bo nie zasłużenie, ale e, najtańszy jest szaterek. Więc według mnie również tutaj e, wejście jest mniejsze. E, a według mnie fajne skiny. E, oczywiście tutaj można debatować tym Broken Fangiem, można się kłócić, ale mi tutaj tak jak no, Bridge siedzi, do tego. Cena mi siedzi strasznie. I no kurczę, no jakoś. Szaterek u mnie siedzi bardzo. No szaterek i Broken w to są najlepsze skrzynki z karnetów. Eee, Replayder to tak. Jak to woli, wiadomo pod inwestycje, ale no to są moje dwa faworyty, faworyci póki co. Dobrze, możemy przejść dalej, możemy też lecieć otwieralnością, Patrzcie sobie od najbardziej otwieralnych, no tych starych strzynek nawet nie ma co tutaj analizować, wiadomo, bardzo rare są do, do, dropnięcia w gierce, tak samo już są mało otwierane i ta cena tak leci, leci, po prostu powoli sobie leci, Jak coś się stanie, to może wystrzelić, na takiej zasadzie to działa, e, otwieralnością, dobra, tutaj mamy tak, Danger Dona. Które również jest jedną z tańszych tutaj też szynek, również porównywalnie. I zobaczę to, ta dominacja tutaj, e, pryzma dwójki, no jest widoczna. Ponad 270 tysięcy szynek e, miesięcznie więcej pryzma dwójki otwieranych. Czyli ten pryzma dwójka faktycznie ludzie tutaj są bardziej w niej zakochani, że tak powiem. Ale to już ocenialiśmy, e, dlaczego tak będzie i dlaczego tak powinno być. E, dalej, więc tak, pryzma jedynka, ok, spoko, ale jak jest pryzma dwójka? Podobnej cenie, to według mnie dominacja. E, Danger Zone. Danger Zone. A no właśnie, przejdźmy do tej strzynki. E, ona jest na tak, jest na Danger Zone. 3 złote. Danger Zone, skiny. No, powiem tak. Ja strasznie nie jestem fanem tych skinów, ale społeczność, dla społeczności, te skiny są strasznie mocne. Znaczy, strasznie mocne. Nie wiem, jak to dokładnie skaćam Asimov, ale wiem, że AWP neo jest wiele naprawdę e, zwolenników tej awki i wiem, że to jest przez to. Może być mocna szynka, Więc te czerwone skiny wyglądają mocno, i jawka, Czerwone skiny, spoko. No nie. Kosa. No właśnie. No kurczę, powiem wam, to jest szynka, która na pewno będzie w przyszłości jest on trochę na sprzedaż się jej wywaloną, ale bo ja po prostu się sprzedaję z inwestycji swojej, ja inwestowałem w innym etapie, i tak dalej, i tak dalej. Ja już ich nie będę trzymać tak dużo, więc ja sobie je sprzedaję. No wiadomo Skarom, ale to już istotne. Więc tutaj ciężko mi się wypowiedzieć. Ciężko mi się tam temat te szynki wypowiedzieć. Bo to wiadomo, skażmy tak naprawdę szynką, jest to zależne od społeczności. Czy społeczność będzie chciała ją otwierać, przyjdzie jakiś YouTuber i zrobi sobie challenge, że otwiera 100 tysięcy Danger Zonów. Ich w ogóle nawet nie wiem, czy jest tyle na rynku. Pokaż mi tutaj Danger Zonów. No jest, no ale to nie 25 koła, no uznajmy, no ale to tak głupie uznawanie, bo mnie i wykupował. No ale wiecie o co chodzi. Tutaj wszystko może zadziałać na tą szynkę i wszystko może się stać, więc ciężko zacząć niektóre rzeczy oceniać. Czy jestem jakimś panem? Jest dla mnie to spoko szynka, po prostu, tak to nazwę. E, ty masz te czerwone skiny. cs 20 Case, ja sam nie chcę się nie wypowiadać. Nie lubię tej skrzynki indywidualnie po prostu. Nie mówię, że jest tragiczną inwestycją, ale ja po prostu kosy. No nie nie za tą skrzynką. E, Horizon Case. W sumie. A co było w horyzoncie Case? Horizon Case. A ja nie pamiętam, co było w tej skrzynce. Nie pamiętam, co w wszystkich skrzynkach, było, to było w Horizon. Horizon. Czekajcie, Hori. Horizon. Dobra. Horizon Case. Co tutaj było? Co tutaj było? Akaneon Rider i Desert Eagle czerwony kot. Ty, też mocne, mocne czerwone skiny. I cena nie jest. Też mam jakieś tutaj AlcQ2. Widzę, że. I też cena, że nie jest. Widzę, że strasznie zawyżona. Też to nie wygląda najgorzej. Aktualnie teraz wiadomo, jest popyt na te skiny, no bo jest duża liczba graczy. Widzę, że co majówkę ta się zbliża. To ta liczba graczy jest naprawdę duża w CESie I teraz. Ten sam zabieg tak naprawdę jest. Nawet test nic nie, może, nie musi dodawać, a i tak jest ten zabieg, więc to też teraz trochę inaczej się wszystko utrzymuje na aktualny stan rzeczy. Tak naprawdę można by powiedzieć. E, spektrum dwójka, ok, ok. E, gamma dwójka. No tutaj wiadomo, no spektrum gamma. Tutaj są już stare e, kosy. Ja tutaj lubiłem mówić, że rewolwer jest spoko. I dalej tak podtrzymuje, Lecz revolver case ma problem taki. No to jest 268 tysięcy miesięcy otwieranych, że ma e, słabe czerwone skiny, prawda? E, on ma te stare kosy jeszcze. To jest super i to przyciąga, raczej jest najtańszy z tych wszystkich strzynek i o to w tym chodzi. To jest fajne. Ale jeżeli. Tak myślę i tak na logika, że jeżeli ktoś ma dopłacić złoty 50 zł do lepszej, lepszych czerwonych skinów, to raczej kupi te z trochę lepszymi czerwonymi skinami Chociaż to zależy, jak będzie chciał budżetowy zrobić, no to kupić wtedy rewolwer, no nie z tych droższych Ciężko powiedzieć o budżetowym openingu, jak teraz otworzenie skrzynki ze szynką kosztuje 20 zł, więc ciężko też o tym tak gadać Ale no wiecie o co chodzi Shadow case, falchiony, to wiadomo, tutaj też wszystko zależy, no kurczę będzie popyt na tą strzynkę, ludzie potwierają jej bardziej, ee, zrobią się te falchiony, chociaż falchiony moim zdaniem też są niedocenianymi kosami względem, bo są na tym bardzo niskim progu porównane do knifea, a moim zdaniem zasługują na troszkę wyższe miejsce, bo falchion ma fajne animacje i tak dalej, więc tutaj według mnie strzynka troszkę zasługuje na więcej niż jest i według mnie jest troszkę Niedoceniona pod względem rynku, tak bym ją nazwał. Gamma dwójka jest taki klasyczek, co my też mamy. Operacja breakout która ostatnio spadła, i operacja Phoenix. No Feniks wiadomo, Asimowek stara, więc stara Asimowka stara. E, więc naprawdę tutaj e, nie dziwię się, że też jest dosyć często wybierana. E, breakout. Breakout, czyli po prostu mocna szynka z nożami motylkowymi, e, którą no powiem tak, no według mnie były dużo już mniej lepsze momenty nakłuwania breakouta i e, czy breakout jest teraz jakąś super inwestycją? I jak kto woli, to wolę, tu widziałem właśnie ten spadek, od 28 zł. Dosyć mocny, na no, dnie na tym można było zarobić. No i to Groszowa sytuacja. E, no ja pamiętam, taki wysyłam 7 zł w tą szynkę, Czy teraz by się na nią szykował? Według mnie, jak już bardziej bym nożył trochę tańsze skrzynki i trochę lepsze. E, inne. Po prostu, żeby jakby mniej budżetowe, żeby więcej po prostu kupić i jak troszkę podlecą do góry, to je selnąć. Bo w takich skrzynkach prowizja, to wszystko, to wysoka cena, dużo trzeba włożyć, wiecie o, co, wiecie o co chodzi. I długo czekać. Po prostu spokojny long term. Breakout zawsze będzie na popycie. Chyba, że chyba, że by znowu nóż, nóż motylkowy. Co wtedy by się stało? Breakout, o Jezu, na ten stracił, ale to wiadomo. Ryzyko, tak to niestety wygląda z wszystkim. Na rynku Steam niestety tak jest e, i na co nie możemy poradzić. Więc co? Jeżeli takie filmy wam się podobają, możecie sześć Subika, trochę dłuższy dzisiaj. E, I co? E, zapraszam na Skins Monkey kodem Melzart. Trzymajcie się. Cześć, cześć.